Katolicy w Polsce chowają głowę w piasek. Większość sądzi, że trzeba przeczekać obecną rewolucję. To błędna diagnoza. Rewolucyjne zmiany dotyczące rozumienia prawd wiary i moralności dokonują się nie tylko wśród katolików niemieckich, ale także w innych krajach świata. Szkoda, że polscy katolicy nie uczestniczą w tej niezwykłej debacie, mówi ksiądz Andrzej Kobyliński. Newsweek, polska młodzież jest coraz mniej religijna. Badania socjologiczne pokazują rekordowe spadki deklaracji wiary i uczestnictwa w życiu religijnym najmłodszego pokolenia. Czy tę negatywną tendencję da się zatrzymać? Andrzej Kobyliński, trudno powiedzieć, sekularyzacja ludzi młodych w naszym kraju jest faktem. W Łodzi w bieżącym roku szkolnym aż 52% uczniów szkół podstawowych i średnich zrezygnowało z udziału w lekcjach religii. Zmniejsza się zainteresowanie dzieci i młodzieży różnego rodzaju praktykami religijnymi. Coraz mniej ludzi młodych twierdzi, że religia odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę, warto jednak pamiętać, że mimo postępującej sekularyzacji, w Polsce młodzi ludzie są wciąż o wiele bardziej religijni, niż ich rówieśnicy w innych krajach europejskich. Jak wygląda religijność dzieci i młodzieży na innych kontynentach? Generalnie mamy dzisiaj w świecie globalny proces desekularyzacji, o którym zaczął mówić jako pierwszy amerykański socjolog religii Peter Berger w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Poza Australią i Europą Zachodnią, prawie na całej planecie występuje dzisiaj gwałtowny rozwój, renesans religii. Wiosna religii i ożywienie religijne dotyczą także ludzi młodych. Desekularyzacja wpływa oczywiście na zwiększenie roli, jaką religia odgrywa w życiu społecznym i politycznym w większości krajów świata. Nie można obecnie uprawiać mądrej polityki bez religii. Doskonale zdają sobie z tego sprawę poważni politycy w Chinach, Rosji czy Brazylii, nie mówiąc o Indiach, czy wszystkich krajach muzułmańskich. W Niemczech słyszymy ostatnio o drodze synodalnej, którą wybrał Kościół katolicki w tym kraju. Synodalizacja oznacza większą autonomię także w kwestiach doktrynalnych. Niemieccy katolicy mówią głośno o możliwości błogosławienia związków homoseksualnych i liberalizacji katolickiej etyki seksualnej. Kardynał Reinhard Marx z Monachium zwraca uwagę na niezgodność katechizmu Kościoła katolickiego z badaniami klinicznymi w tych sprawach. Przecież my w Polsce nie uciekniemy od tej debaty. Czy nasi biskupi są gotowi na rozpoczęcie takiej dyskusji? Katolicy w Polsce chowają głowę w piasek. Większość sądzi, że trzeba przeczekać obecną rewolucję. To błędna diagnoza. Rewolucyjne zmiany dotyczące rozumienia prawd wiary i moralności dokonują się nie tylko wśród katolików niemieckich, ale także w innych krajach świata. Szkoda, że polscy katolicy nie uczestniczą w tej niezwykłej debacie. Na własne życzenie staliśmy się ponownie kościołem milczenia. W czasach komunizmu byliśmy skazani na bycie takim milczącym kościołem, natomiast dzisiaj to kwestia naszego wyboru. Co z celibatem, czyli bezżennością księży katolickich? Wydaje się, że kluczem do nowych rozwiązań w tym obszarze będzie synodalizacja i decentralizacja Kościoła katolickiego, która stanowi jeden z ważnych elementów pontyfikatu papieża Franciszka. Prawdopodobnie jednym ze skutków decentralizacji będzie ukształtowanie się w przyszłości odmiennych modeli życia księży katolickich w różnych regionach świata. Taki
kierunek rozwoju katolicyzmu światowego wskazuje między innymi decyzja papieża Franciszka z 15 października 2017 roku, która dotyczy zwołania Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla regionu Amazonii. Spotkanie odbędzie się w Rzymie w październiku 2019 roku. Jaki jest główny cel tego synodu? Najważniejszym celem tego spotkania jest określenie nowych dróg ewangelizacji mieszkańców Amazonii. Jednym z palących problemów Kościoła katolickiego w tym regionie Ameryki Łacińskiej jest niewystarczająca liczba duchownych. W związku z tym od wielu lat niektórzy biskupi katoliccy postulują wprowadzenie w Amazonii nowej zasady dotyczącej praktyki celibatu. Na czym polegałoby to rozwiązanie? Chodzi o możliwość udzielania święceń kapłańskich mężczyznom wypróbowanym, viri probati. Określenie mężczyźni wypróbowani oznacza zarówno mężczyzn żonatych, jak i nieżonatych, którzy angażują się w posługę Kościołowi, szczególnie na terenach misyjnych, gdzie nie ma kapłanów. Za udzielaniem święceń kapłańskich mężczyznom żonatym lub nieżonatym w tych częściach świata, w których odczuwa się brak księży, stosując skrócone formy przygotowania do kapłaństwa, opowiadają się nie tylko przedstawiciele Kościoła katolickiego Ameryki Łacińskiej, ale także wiele środowisk katolickich w krajach zachodnich. Można podać przykłady? Bardzo jasne stanowisko w tej sprawie prezentuje między innymi Kościół katolicki w Niemczech. W 2017 roku za przyjęciem takiego rozwiązania opowiedział się kardynał Reinhard Marx, przewodniczący niemieckiej konferencji biskupów, oraz Thomas Sternberg, przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Czy nie grozi nam schizma? Swego rodzaju ukrytą schizmę mamy już od kilkudziesięciu lat. Niestety, od dawna nie ma jednego ogólnoświatowego modelu wiary katolickiej. Różnice doktrynalne między poszczególnymi krajami są kolosalne. Wystarczy podać przykład interpretacji prawd wiary i moralności wśród katolików w Niemczech oraz w Polsce. Katolicyzm praktykowany dzisiaj po wschodniej stronie Odry jest bardzo odmienny od jego wersji obowiązującej po zachodniej stronie tej rzeki. Albo zostanie zachowany mądry kompromis między różnymi nurtami myśli katolickiej, albo dojdzie do formalnej schizmy i rozbicia jedności Kościoła katolickiego. W Polsce prawie w ogóle nie rozmawiamy o wielkich problemach dotyczących Kościoła na całym świecie. Mamy natomiast nasze małe lokalne wyzwania. Od pewnego czasu Polacy zbierają podpisy pod petycją w sprawie politycznej działalności ojca Tadeusza Rydzyka, która ma zostać przedstawiona papieżowi Franciszkowi. Jak oceniać działalność Radia Maryja czy telewizji Trwam? Trudno porównywać wagę tego problemu z wielkimi wyzwaniami doktrynalnymi, jakie stoją obecnie przed Kościołem katolickim na wszystkich kontynentach. Warto jednak podkreślić, że media stworzone przez ojca Tadeusza Rydzyka mają duże znaczenie dla katolików konserwatywnych. Podobnie dla katolików liberalnych ważnym punktem odniesienia jest Tygodnik Powszechny. Uważam, że swego rodzaju upolitycznienie religii dotyczy różnych nurtów polskiego katolicyzmu. Niestety, niektórzy księża i zakonnicy nie zachowują apolityczności. Problem dotyczy nie tylko założyciela Radia Maryja, ale także wielu innych duchownych, którzy sympatyzują z różnymi partiami naszej sceny politycznej. W jaki sposób Kościół katolicki w Polsce radzi sobie z problemem pedofilii? Jesteśmy na początku długiej drogi. Myślę, że naszą obecną sytuację dobrze oddaje tytuł najnowszej książki ksiądz
Adama Żaka, wierzchołek Góry Lodowej. Kościół i pedofilia. Jest coraz lepiej. Z prewencją, natomiast chyba nikt nie wie, jak rzetelnie zbadać ten problem na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. Jedną z największych trudności jest prawie całkowity brak dokumentów kościelnych, dotyczących pedofilii klerykalnej z lat 1945 do 1989. Nie wiadomo też, jak rozwiązać kwestię weryfikacji prawdziwości oskarżeń skierowanych pod adresem duchownych, którzy już marli. Tę ostatnią trudność widać bardzo wyraźnie na przykładzie księdza prałata Henryka Jankowskiego. Dokładnie tak. W jaki sposób zweryfikować oskarżenia kierowane pod jego adresem? Odrębny problem stanowią polscy księża pracujący w wielu krajach świata. Na przykład w Stanach Zjednoczonych. Niestety, w raportach amerykańskich dotyczących pedofilii klerykalnej, zawieszanych ostatnio na oficjalnych stronach internetowych diecezji i zgromadzeń zakonnych, można spotkać wiele polskich nazwisk księży i zakonników wiarygodnie oskarżonych o czyny pedofilskie. Z badań statystycznych wynika, że okej, 15% katolików mieszkających w Stanach Zjednoczonych to emigranci z Polski lub obywatele amerykańscy o polskich korzeniach. Niestety, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie pojawiły się w języku polskim żadne opracowania naukowe, ani nawet publicystyczne, dotyczące ofiar i sprawców pedofilii klerykalnej w USA, którzy mają polskie korzenie. Wiele osób wiąże duże nadzieje z przyjazdem do Polski arcybiskupa Charlesa Sicluni. Czy te oczekiwania nie są przesadzone? Zdecydowanie tak. Trudno porównywać tę wizytę z trudną misją arcybiskupa Sicluni w Chile w 2018 roku. Celem przyjazdu do Polski tego ważnego przedstawiciela Watykanu jest przeprowadzenie swego rodzaju szkolenia dla naszego episkopatu, gdy chodzi o walkę z pedofilią. Nie znam żadnych innych motywów tej wizyty.